Witamy wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie naszych spotkań z faworytami Mistrzostw Polski. Dzień za dniem mija, zbliżamy się do tej niezwykłej imprezy, a dzisiaj gościem jest jeden z najlepszych zawodników w Polsce w historii tej konkurencji, a mianowicie dwukrotny rekordzista Polski i obecnie miejsce pierwsze w średniej, trzecie miejscu w singlu, Marcin Stachura, 3x3 układanie na najmniejszą liczbę ruchów. Witaj Marcinie. Cześć, witam wszystkich. Hej. Marcin, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Oczywiście nie bez problemów technicznych, ale jesteśmy, na szczęście możemy nagrać naszą rozmowę. Marcin, mega doświadczenie za tobą, dziesiątki już startów, fajne sukcesy, rekordy, tytuły. Jak wygląda obecnie twój trening i jak się przygotowujesz na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Polski? Mój obecny trening polega na raczej trenowaniu tylko i wyłącznie kostki 3x3, układając na prędkość normalnie. Jeśli chodzi o takie prawdziwe FM-owe próby, no mało było ich ostatnio. Planowałem od roku czasu potrenować trochę więcej, ale zazwyczaj to kończyło się na pojedynczych próbach, ale jako że do mistrzostw jest już tam plus minus miesiąc, no to postanowiłem sobie od przyszłego tygodnia już naprawdę tak zacząć solidnie trening. Już faktycznie trzeba trochę sobie przypomnieć, odświeżyć pamięć. A co to znaczy dla ciebie solidny trening, dla FM-owca na twoim poziomie? Solidny trening dla mnie to jest przynajmniej jedna próba FMA dziennie, godzinna pełna. A oprócz tego no, trochę poukładanie jakiejś trójki, czasem Megaminksa, coś tam, to już jako bardziej dodatek. No, ty masz sukcesy w kilku konkurencjach, no bo tak jak wspomniałeś i Megaminx i 3x3, średnia sub 10 to taka solidna, zresztą na GLS-ie, kiedy to mnie wyprzedziłeś, no ale dobra, nie mówmy o tym, ale no faktycznie chyba koronną konkurencją jest tutaj FM i co ciekawe też w Gdańsku 27-33 wykręciłeś na jednym z GLS-ów i do dzisiaj ten wynik utrzymuje się na szczycie tabeli, a powiedz, jak długo taka średnia według ciebie ma szansę jeszcze utrzymać się na szczycie tabeli? No, nie ukrywam, to jest ciężkie pytanie. Ciężko przewidzieć to, jak długo ten rekord się utrzyma, no bo tak naprawdę na każdych polskich zawodach może ten rekord zostać pobity. Jest kilku tak naprawdę zawodników, którzy są w stanie zrobić średnią nawet poniżej 27 sekund ruchów. Więc, no, no tak. Więc ciężko przewidzieć coś tutaj, bo no po prostu zależy, jak komu podejdą skramble, czy znajdą coś ciekawego. FM to nie jest konkurencja, którą jak się potrenuje, to jest pewny dobry wynik na zawodach, no bo czynnik losowości jest tutaj całkiem spory. Więc ciężko tu o przewidywania. Rozumiem, ale no to chyba jednym z najlepszych ruchów WCA w tej konkurencji było wprowadzenie tej średniej z trzech, prawda, że zaczynamy liczyć średnią i to decyduje o zwycięstwie, no bo były w historii takie mistrzostwa, że decydował singiel, nie wiem czy pamiętasz. Pamiętam, jeszcze na wielu zawodach jeszcze cały czas jest przecież singiel, na szczęście już nie rangi mistrzowskiej, ale faktycznie zdecydowanie dobry ruch jest to moim zdaniem, no bo zawody, na których jest jedna próba FMA, rozumiem, że to jest ciężko zorganizować pod względem ilości czasu poświęconego na jedną konkurencję, ale jedna próba FMA, no to tak naprawdę no, dużo otwarta zależy. Ktoś, kto układa Friedrichem czy jakąś inną metodą, no, jest w stanie znaleźć ułożenie, w którym dostanie jakiegoś fajnego skipa, krótkie rozwiązanie, coś się samo ułoży, no i często wygra w ten sposób. A to jest tutaj bardzo ciekawe, co mówisz. Ja jestem na przykład taką osobą, która no w zasadzie w FM-ie nigdy nie czułem się jakoś mocny, ale faktycznie to w sumie chyba po rozmowie z tobą miałem coś takiego, że zainteresowałem się tym budowaniem bloczków na początku, 2x2x2 albo 2x2x3 i potem faktycznie jakiś kombinacyjny F2L i polowanie na skipa. Że tutaj no faktycznie ten skill nie jest aż tak istotny przy tych pojedynczych próbach. Natomiast powiedz mi, gdzie jest ta granica, kiedy zawodnicy friedrichowcy powinni przesiąść się na coś dużo bardziej zaawansowanego? Jakie to są wyniki według ciebie, żeby ogarnąć w ogóle te metody? Ciężko powiedzieć, ale bym powiedział, że jak ktoś jest w stanie friedrichem średnio układać w 40 kilka ruchów,
No to już jak najbardziej warto przesiąść się, znaczy niekoniecznie całkowicie się przesiąść, ale nauczyć się kilku bardziej zaawansowanych FM-owych technik, wcale nie są takie trudne na początek. I no, tak naprawdę jak ktoś układa tylko Friedrichem i się nauczy nowej metody, na przykład układanie rogów komutatorami, no to nie musi od razu tego stosować w FM-ie, jeśli znajdzie dobre rozwiązanie Friedrichowe, nie? Rozumiem. Ja wiesz co, większość konkurencji też jest tak, że i w singlu, i w średniej ta lista czołowych zawodników jest w sumie podobna. Tam są przetasowania, ale w FM-ie to jest jakaś totalna wywrotka, że okej, w średniej ty jesteś pierwszy, potem jest Kacper Rafalski, Grzesiek Łuczyna, Piotr Kuchta z Wojtkiem Szatanowskim, a w singlu, którą tą, tak jakby ta lista singlowa, no już pojawiają się nazwiska, które w średniej są na przykład bardzo, bardzo daleko i to potwierdza to, co mówisz. Ale na przykład taki Marek Pepke, jak oceniasz jego wyczyn ostatnio, bo to nie był jakiś Friedrichowy skip, z tego co pamiętam. Jeżeli mogę się dołączyć, dzień dobry Państwu. Słuchałem, ale nie mogłem się włączyć, ale teraz już postaram się uczestniczyć, także... Jest Grzegorz z nami, ja tylko powiem, faktycznie takie wsparcie techniczne, czekaliśmy aż się do nas dołączy i tym bardziej się cieszę, że jesteś, no bo swoją wiedzą, dobra, myślę, na pewno merytorycznie tą rozmowę wesprzesz. Tak, było już kilka ciekawych wątków, ale dobra, posłuchajmy, jak Marcin skomentujesz tego, ten singiel fajny Marka Pepke. No, jak widziałem to rozwiązanie, no to nie jest faktycznie jakieś proste Friedrichowe sloty i skip czy coś takiego. Jest naprawdę fajne rozwiązanie, widać, że Marek zna się na tym. Bardzo, no oczywiście, jak to każde rozwiązanie FM-owe poniżej 25 ruchów, było tam dużo farta, nie ma co ukrywać, ale sposób, w jaki znalazł te bloczki, no to był naprawdę ciekawy. Bardzo, bardzo ładnie znalazł to EO na początku i później też w taki sposób zrobił jeden bloczek, na jaki ja bym na przykład raczej nie wpadł. Naprawdę tak. Ładnie się oglądało to rozwiązanie i cieszy mnie, że aktualne Enernie jest czymś w stylu, że jakaś osoba, co układa tylko Friedrichem, znalazł po prostu skipa, nie? Tak, tak. Nie, to mówisz, można by tak powiedzieć. Pojawiło się pierwsze pojęcie, mówisz EO. Tak. Czy mógłbyś przybliżyć dla osób, które może nie są specjalistami w dziedzinie FMA, króciutko, jak ty zabierasz się do ułożenia i co mniej więcej w swoich ułożeniach wykonujesz, jaką strategię przyjmujesz, jak to wygląda? To może odpowiem, co to jest EO. EO to jest technika w zasadzie nie tylko FM-owa, ale w FM-ie też się bardzo często ją stosuje. Jest wielu zawodników, którzy właśnie zaczynają od tego. EO znaczy orientacja krawędzi, czyli w pierwszych ruchach nie robimy żadnego crossa, żadnych bloczków czy czegoś takiego, tylko orientujemy sobie krawędzie i po zorientowaniu krawędzi kostkę całą można ułożyć tylko czterema ściankami w grupie RUDL, czyli po prostu łatwiej się wszystko układa tak naprawdę, szczególnie krawędzie dużo łatwiej wskakują na swoje miejsca, ma się więcej możliwości na budowanie bloczków i to jest poświęcenie tak naprawdę 5 ruchów, wydaje się to być dosyć dużo na zrobienie tego EO, ale później kontynuacje są często łatwiejsze i więcej jest możliwości z tego. Ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście jest tak, że często wydaje się, że zrobienie orientacji krawędzi jest takie no, stratą ruchów, natomiast w większości przypadków, nie w każdym, ale w większości przypadków później układa się znacznie łatwiej i po prostu łatwiej, przede wszystkim łatwiej jest końcówkę robić. Tak, tak. Mi się wydaje, że fajnym pomysłem byłoby to, gdybyśmy kiedyś zorganizowali, nie wiem, czy na naszych zawodach, czy na jakichś innych, coś w stylu takich konferencji z mistrzami, żebyś na przykład mógł ze 2-3 przykładowe ułożenia, które wykonałeś, przeanalizowałeś, pokazać szerszemu gronu odbiorców, to mogłoby być fajne doświadczenie. No chętnie. Mnie bardziej zastanawia i też jak głęboko wchodzisz w te techniki FM-owe, bo pojawiło się już nam EO, jest jeszcze taki tam NIS, takie tam inne rzeczy, ale jak bardzo ty głęboko wchodzisz w te techniki, jak mocno je znasz i wykorzystujesz? No,
jako że się trochę na FM-ie znam, no to tych technik zaczerpnąłem. Często, jeśli chodzi o NIS, czyli Normal Inverse Scramble Switch, to jest skrót, polega to na tym, że układamy część rozwiązania na normalnym pomieszaniu, a część kontynuacji się znajduje na inwersji. To jest trudne do wytłumaczenia. Tłumaczenia, tak. Ciężko. Ja pamiętam, jak sobie sam rozpisywałem na kartce po prostu dosłownie krok po kroku, jak to zrobić, żeby to zrozumieć. Jak się to zrozumie, to jest łatwe, ale zrozumieć to jest po prostu kosmos. W skrócie mówiąc, część rozwiązania znajduje się na normalnym scramblu, a część rozwiązania znajduje się na inwersji scrambla. I to jest dosyć pomocna technika, jeśli chodzi o znajdowanie szczególnie trudniejszych rozwiązań. Jeśli nie ma nic oczywistego na normalnym scramblu, no to warto przejść na inwersję i no po prostu jest prawie dwa razy większa szansa, że coś się znajdzie ciekawego. Wyjaśnijmy, co to jest inwersja jeszcze. No to jest inwersja. Normalnie na FM-ie dostajemy kartkę, na której jest napisana sekwencja mieszająca, w jaki sposób samemu sobie pomieszać kostkę. I teraz, jeżeli zapiszemy normalne ruchy układające tą kostkę, tak, tu mamy przykładowe... Cieszek przygotowany, widzę. No, po prostu pod ręką zawsze coś mam takiego, żeby układować. No i jeżeli znajdziemy normalne rozwiązanie do normalnego scrambla, no to wiadomo, będzie to działać. Ale możemy też użyć takiej techniki, jak właśnie wykorzystanie inwersji scrambla, czyli mieszamy sobie kostkę od tyłu ruchami wszystkimi. I wtedy mamy inne pomieszanie, które jest w jakiś tam matematyczny sposób powiązane z normalnym pomieszaniem, ale wygląda dosyć mocno inaczej. Jeżeli znajdziemy jakieś fajniejsze rozwiązanie właśnie na inwersji scrambla, to wtedy zapisując nasze rozwiązanie od tyłu, będzie to rozwiązanie normalnego scrambla. I to jest właśnie... Przepraszam, ja się śmieję, ale to nawet dla mnie, jako dla człowieka, który zjadł na kostce zęby, to jest po prostu czarna magia, tego jeszcze nie ogarnąłem. Ale super, fajnie, że o tym mówisz, bo to pokazuje, że tak jakby FM jest konkurencją, która naprawdę wymaga niesamowitych obszarów, tak jakby no już nie szybkiego kręcenia palcami, mnóstwa jakichś tam algorytmów speedowych, tylko no takiej naprawdę dużej teorii kostki Rubika, nie? Takiej głębokiej teorii. Tak, też. Dobrze, a jak twoje przewidywania w takim razie na nadchodzące mistrzostwa, jeżeli chodzi o spodziewane podium? Znasz swoich rywali z mistrzostw Polski obecnych? No znam. No to słuchamy. Pozwolę sobie sprawdzić na listę. Ale młode wilki chyba kąsają, co? No, w pierwszej kolejności, kogo bym chciał wymienić, no to chyba Kacper Rafalski, bo wiem, że to jest zawodnik, co ma naprawdę duży potencjał, znajduje naprawdę ciekawe szkielety i dobre insercje do nich i są to no, naprawdę ciekawe rozwiązania, budzące respekt. No i jest zawodnikiem dość świeżym, bo to jest 2017 rocznik, zaczął swoją karierę, on ma na koncie tam 7 czy 8 zawodów dopiero, tak, a już w tym FM-ie no jednak poziom prezentuje bardzo wysoki. Więc no, ale mimo, że jest świeżym zawodnikiem, no to dosyć dużo domowych prób zrobił, bardzo dużo trenuje i kilka razy już też pojawił się na zawodach, więc stres już myślę też ma opanowany raczej. Ja tutaj wejdę w słowo, na Facebooku jest taka grupa skupiająca FMR-ów z całego świata i oni minimum 3 próby tygodniowo robią. Każdy z nich minimum mają taki contest, czyli zawody takie tygodniowe, także czasem jest to 5 prób. Także to już jest regularny trening, przeliczmy to 50 tygodni w ciągu roku, razy 3, mamy 150 solów w FM-ie, to jest już jakby duży bagaż doświadczenia. Oprócz Kacpra na pewno widzę, że jest Grzesiek Łuczyna zarejestrowany i to Grześka chyba każdy zna, że to jest czołowy polski FM-owiec od naprawdę wielu lat. Miał rekordy Polski przez naprawdę długi czas, doświadczenie zdecydowanie za nim przemawia.
No i też jest w stanie znaleźć naprawdę fajne rozwiązania i dosyć stabilny jest w swoich próbach. Także to jest na pewno groźny rywal, który no, zdecydowanie złoto może zdobyć. Oprócz niego no, jest jeszcze tak naprawdę wielu jest zawodników, którzy mogą walczyć o medal, no bo tak jak mówiłem, w FM-ie nie ma czegoś takiego, że ktoś jest bardzo dobry, więc na pewno wygra. Tak jak na przykład w Big Cube'ach mamy powiedzmy dwóch, trzech kandydatów do złota, przy czym Michał Halczuk ma największe szanse, wystarczy, że, dokładnie. Że po prostu dobrze ułoży swoje i wygrał. Zazwyczaj tak jest. Może na Mistrzostwach Polski teraz się to zmieni, kto wie, ale tego to ja już nie wiem. A w FM-ie jest tak, że no, tak naprawdę każdy z czołówki może nawet DNF-a zrobić, nic nie znaleźć, albo po prostu nie znaleźć nic, w ostatniej minucie zapisać Friedrichowe rozwiązanie, no i koniec. Także tutaj... Patrzę na listę średnich polskich, no to jest ciekawe, to potwierdzając oczywiście to, co mówisz. Michał Pleskowicz jest siódmy, a będzie na tych zawodach, jest siódmy na liście polskiej, a dzielą go i ciebie zaledwie dwa ruchy, więc w obrębie tych dwóch ruchów jest aż siedmiu zawodników. No dokładnie. Nie ma tu zdecydowanego lidera. Michał zresztą będzie bronił teraz tytułu, bo w poprzednim roku wygrał i... No, na pewno to jest dobry zawodnik. Wszyscy znamy możliwości Michała, jeśli chodzi o właśnie jak piękne jego rozwiązania są. Nawet na Spitsolwach jest on w stanie znajdować naprawdę ciekawe X-crossy i tak dalej. Tak, a zmienię jeszcze temat. Podchwytliwe pytanie. Czy kostka ma znaczenie w FM-ie? Na jakim sprzęcie układasz? Ja obecnie układam na GTS-ie dwójce i kostka, no wiadomo, ma znacznie mniejsze znaczenie w FM-ie niż w innych konkurencjach, nie ma co się oszukiwać, ale też jest przydatne, żeby mieć dobrą kostkę, bo jednak dosyć wiele razy się w ciągu tej godziny układa i miesza kostkę, żeby dobrze chodziła. Nawet samo policzyć to, ile razy się źle zeskrambowało, kostkę trzeba ją ułożyć, tak, żeby później tak. Jeszcze raz zeskrambować. Nie? Tak. Kilka minut zawsze na to idzie. Tak. No i do tego jeszcze zawsze na przykład większość tych dobrych zawodników ma ze sobą jakieś naklejki dodatkowe, trochę tych osprzętów nosicie. Jakieś tam oznaczniki, no to jest no, ciekawe. Naklejki akurat to jest konieczność, jeśli chodzi o szukanie tak. Insercji. To jest mus. Ale to tym bardziej na taką... Puentę trochę z mojej strony, że tak powiem, jeszcze oczywiście zakończymy, ale ja bym chciał powiedzieć, że Marek Pepke, o którym tutaj rozmawialiśmy, no singla ma, jest na ten moment dziewiąty w średniej, ale jako jedyny człowiek w Polsce dokonał ułożenia bez żadnej w ogóle kostki. Tak, więc tak. Patrząc na jego formę, na tego Enera i to, że w średniej trzy ruchy dzielą ciebie i jego, to ja osobiście bardzo mu dopinguję, żeby Anusz wskoczył na to podium. Myślę, że jest w stanie. No zobaczymy. Na ostatnich zawodach przecież całkiem dobrą tą średnią zrobił, więc to jest też jeden z kandydatów do podium. A oprócz niego, no to jeszcze dokańczając, widzę, że Piotrek Kuchta jest zarejestrowany, to jest też bardzo doświadczony, dobry zawodnik. On tutaj też może namieszać, jeśli coś ten dobrze mu się ułoży. Wojtek Szatanowski, no też jedna z topowych polskich średnich. Wprawdzie na ostatnich zawodach chyba mu za dobrze nie szło w FM-ie z tego, co widziałem, no ale... Tak, on odpuścił ten start. Umówmy się, że on odpuścił starty. Nie? No tak, no. Tak. Ale no, na mistrzostwach może jak podejdzie na poważnie, no to może namieszać. Kolejny, kto tu na liście, no Szymon Jeziorski. No, o nim też trzeba powiedzieć, że to jest podobnie jak Kacper Rafalski. On bardzo dużo trenuje ostatnio i wiem, że jest w stanie dobrą średnią wykręcić. To na pewno. Myślę, że jeszcze Jonka Kłosko można dorzucić tutaj do walki, bo wiem, że też potrafi coś ciekawego zrobić, mimo że jeszcze może nie ma jakichś super najlepszych wyników oficjalnych do tej pory, no to myślę, że jest w stanie zrobić dobrą średnią. No i oczywiście jeszcze Gabriel Marczak, czyli... Zdecydowanie.
czyli też kolejna osoba, co naprawdę dużo trenuje i na ostatnim GLS-ie, jak prześledziłem jego jedno z rozwiązań, nie wiem, czy to na, wydaje mi się, że na drugim scramblu to było, no to naprawdę bardzo ładne rzeczy tam znalazł, bo szkielet miał 11 ruchów do 6 nieułożonych rogów, czyli przypadek, który trzeba ułożyć za pomocą 3 komutatorów, 3 insercji, a robienie 3 insercji, szczególnie na oficjalu, kiedy dochodzi do tego stres i presja czasowa, no to wcale nie jest łatwe, żeby znaleźć dobre te insercje, no bo tam możliwości na wklejanie komutatorów, skracanie ruchów jest no masa. Także wiem, że to jest kolejny dobry zawodnik z dobrymi wynikami. Marcin, bardzo dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie, za poświęcony czas, podzielenie się tą wiedzą. Do zobaczenia na GLS-ie, no i przede wszystkim do zobaczenia w Bydgoszczy, kiedy to, mam nadzieję, będziesz miał na swojej szyli medal Mistrzostw Polski. Czego ja Tobie życzę. Ja również z Wami dziękuję za rozmowę, fajnie się gadało i też do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, na razie. Na razie.